Dzień dobry. Z tej strony Natalia Zaleśkiewicz i dzisiaj chciałabym dla Państwa poprowadzić warsztaty z malowania toreb. Będziemy malowali torby na zakupy, tak żeby nam się później przydały, żebyśmy mogli je wykorzystać. I zaproponuję dla Państwa jeden wzór, który też stworzę z Państwem. I mogą Państwo odtworzyć to, co będzie na filmiku, lub podeślę też Państwu kilka pomysłów, które też będzie można wykorzystać. Mogą też Państwo, i co bardzo polecam, zrobić coś swojego, wymyśleć własny projekt, stworzyć własną torbę indywidualną. I dzisiaj też mam dla Państwa przykrą wiadomość. Nie zrobię dla Was dzisiaj kawy, ale żeby poczuć się tak jak w kamienicy inicjatyw, to proponuję, abyśmy sami sobie dzisiaj najpierw zrobili kawę, zaczęli od kawy albo herbaty, jak kto woli. I wtedy dopiero będziemy mogli zabrać się do pracy. Więc klikamy pauzę i idziemy zrobić sobie kawę. Dobrze, jeśli mamy już kawę, jesteśmy przygotowani, czujemy się troszeczkę jakbyśmy byli w kamienicy inicjatyw, to na początku kilka informacji takich praktycznych. Każdy z Państwa dostanie taką bawełnianą torbę i na początku warto ją wyprasować sobie, bo ona jest dość tutaj pomarszczona, więc warto ją sobie przyprasować żelazkiem, żeby później jak będziemy malować, jak będziemy tutaj tworzyć pastelami różne rzeczy, to żeby nam się po prostu nie powstały jakieś niechciane wzory. Oprócz torby dostaliście od nas także pastele, dostaliście od nas także kilka różnych szablonów. Możecie sobie wybrać Państwo, który szablon Wam najbardziej pasuje, który chcielibyście odtworzyć na własnej pracy. I ja dzisiaj odtworzę tylko jeden szablon. Kolejne takie informacje praktyczne to to, że gdy już stworzymy naszą torbę, gdy uznamy, że już jest skończona, to trzeba będzie położyć na niej papier do pieczenia i przyprasować. Wtedy będziemy wiedzieli, że gdy torba nam się pobrudzi, będziemy chcieli ją wrzucić do prania, to ten wzór nam nie zginie. I tak samo pierzemy maksymalnie w 40 stopniach, no i możemy zabierać się za tworzenie naszej torby. Dobrze, to gdy już mamy torbę przygotowaną, mamy pastele, mamy nasz wzór, to musimy teraz wziąć do ręki ołówek i najpierw naszkicować to, co chcemy namalować. Najpierw ja kładę sobie tutaj kartkę formatu A4, żeby stworzyć ramy. Dobrze, i teraz trzeba stworzyć jakiś szkic naszego rysunku. Czyli ja zaczęłabym od rzeki, więc tutaj postaram się ładnie narysować. Okej. Teraz możemy stworzyć te tutaj góry. Kolejne góry. I tą najwyższą górę. Taki bardziej wulkan. I jeszcze możemy naszkicować sobie to słońce zachodzące. Teraz możemy zabrać się za malowanie pastelami. Ja zawsze zaczynam od tego, co jest najjaśniejsze, czyli tych elementów, bo później, jeżeli wkroczą ciemniejsze kolory, to one, nawet jeżeli wyjedziemy tymi jaśniejszymi, to one mogą nam zamalować i tak tą przestrzeń, gdzie wyjechaliśmy. Ja zaczynam od ramy, czyli od konturów naszego obrazu. Gdy malujemy, warto też zwrócić uwagę na to, żeby naciągnąć ten materiał. Możemy też, tutaj widzę, że już troszeczkę mam żółtego, więc możemy sobie przekładać też kartkę, żeby nie brudzić po prostu innych części tej torby, żeby przez przypadek nam się nie
nigdzie nie omsknęło. Dobrze, teraz możemy namalować tą górę, musimy tak lecieć od góry do dołu, do jeszcze słońca może najpierw namalujemy. Dobrze, możemy zacząć teraz góry. Tutaj też widać cały czas te kontury od ołówka, ale po praniu nasze pastele powinny zostać, a ołówek powinien się tutaj zamazać. Oczywiście jak naszkicowaliśmy jakiś wzór gór, który do końca nam się nie podoba, to możemy go wygumkować, narysować to z powrotem, albo po prostu gdy już działamy tymi pastelami, to możemy po prostu zamalować to i stworzyć jakiś nowy wzór. Zostawiłam takie jaśniejsze, to w ten sposób też możemy się pobawić właśnie w cieniowanie, czyli na przykład gdy góra mogłaby mieć takie strome zbocze, możemy pobawić się, że zrobimy takie właśnie ostre krawędzie wzdłuż, w dół i wtedy będzie wyglądało, jakby faktycznie była bardziej stroma, ale możemy całość zamalować na ten sam jednolity kolor. Przynajmniej tak jest na tym obrazku. Teraz tą kolejną górę zrobimy na taki szaro-niebieski kolor, może taki bardziej granatowy. Oczywiście dobieranie kolorów jest tutaj dowolne. Mogą Państwo zrobić całkowicie coś innego, albo pomyśleć o innych kolorach, o innych wzorach. Gdy boimy się też, że za bardzo gdzieś tam albo nam ręka odciśnie się tutaj z boku, albo że gdzieś po prostu nam te pastele polecą w bok, to możemy też zabezpieczyć krawędzie taśmą klejącą. Pamiętajmy też, żeby co jakiś czas umyć ręce, żebyśmy faktycznie przez przypadek nie pobrudzili tutaj reszty materiału, którego nie chcemy brudzić. Pastele, którymi maluję, to są specjalne pastele do tkanin. Tkaniny możemy też malować specjalnymi farbami akrylowymi, ale które też są przeznaczone właśnie do tkanin, a także na przykład pisakami czy długopisami żelowymi, które też właśnie mają takie przeznaczenie do tkanin i później trzeba właśnie, powiedzmy, zagruntować te farby, pisaki czy właśnie pastele wysoką temperaturą z żelazka. Żeby zaprasować jakby ten wzór. Jeżeli byśmy malowali na przykład farbami, czymś co bardziej przenika przez materiał, to dobrze by było podłożyć sobie coś do środka torby, żeby właśnie farba była tylko tam, gdzie jej potrzebujemy. Ja widzę, że to już odpowiedni czas, że moje ręce, bo tutaj nawet rzeka niedługo będzie czarna, niebieska. No dobrze, teraz przechodzimy do ostatniego elementu, czyli do rzeki. Ja rzekę zrobię na taki sam kolor, jak robiłam niebo, czyli tak samo, jak jest na obrazku. Zobaczymy w sumie, jak to wyjdzie, bo to trochę inne odcienie, ale myślę, że powinno wyjść fajnie. Oczywiście na początku powiedziałam Państwu, żeby najpierw zacząć od tych jaśniejszych elementów i sama o tym zapomniałam. I teraz mamy taką bardziej zieloną rzekę, ale to nic. Na początku po prostu zamalujmy środek, to co jest w środku.
chociaż jak Państwo to oglądają, to mogą Państwo po prostu nie popełnić tego samego błędu, co ja. I zacząć od namalowania tego, co jest najjaśniejsze. W zasadzie w tym filmiku mamy dwa w jednym. Mamy tutaj filmik, jak malować pastelami po tkaninie i jak nie malować pastelami po tkaninie. Więc jakby tutaj dwie lekcje w jednej. Jeżeli też widzimy, że gdzieś tego błędu proszę nie popełniać, jak ja z tą rzeką. Najpierw malujemy to, co jaśniejsze pastelami, a dopiero później to, co ciemniejsze. Często myjemy ręce i staramy się nie dotykać brudnymi rękoma tych fragmentów, gdzie jeszcze nie jest pomalowane i gdzie nie ma być pomalowane, czyli na przykład tutaj. Myślę, że jeżeli tego nie zaprasujemy, to powinno się sprać. Tutaj też momentami wyjechałam troszeczkę poza kontury szkicu, więc jeżeli w tej formie też Państwu by się tak zdarzyło, jakby się Państwu nie podobało, to oczywiście możemy na przykład zrobić też jednolite kontury, na przykład czarne kontury i wszystko tutaj poprawić. Możemy też powiększyć nasz rysunek, bo ołówek, tak jak mówię, powinien się sprać, więc myślę, że warto by było też może poszerzyć ten obrazek, jeżeli gdzieś tam wyjechaliśmy. Żeby to nie było w nieskończoność. I w ten sposób, może nie idealny, ale jednak praktycznie w całości odwzorowany, powstaje nam rysunek. Jak dodaliśmy taką ramę, to wygląda, jakbyśmy faktycznie wycięli to z jakiegoś kadru z filmu. Tutaj tylko poprawię. Okej, okay. I taką torbę trzeba jeszcze zaprasować. Przykładamy więc papier do pieczenia na naszą torbę i będziemy prasowali przez papier do pieczenia, nie bezpośrednio przez żelazko. Jeżeli byśmy malowali farbami, pisekami, to musielibyśmy poczekać około 24 godziny, żeby nam to na pewno dobrze zaschło i dopiero wtedy też trzeba zaprasować przez papier do pieczenia.